Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 39. sesję Rady Gminy Przystań. Witam Panie, Panów Radnych. Witam nasze władze samorządowe, Pana Wójta, Panią Skarbnik, naszego Pana Radcę Prawnego, a dzisiaj przedstawicieli mieszkańców naszej gminy również serdecznie witam. Dzisiaj nasza sesja obfituje w gości jeszcze, aczkolwiek niespodziewanych, ale mile widzianych. I mamy dzisiaj przedstawiciela jeszcze Gazety Publicznej, Pana Jędrysiaka. Witam serdecznie. Jest z nami obecny kanał Zielony Rynku Łódzkiego. To ten pan właśnie z tą aparaturą. To pan Maciej Zielonka. I witam już naszego znanego nam gościa. To jest pan... Tak. Dyrektor regionalnych Dram Warszawy, pan Grzegorz Józef. Tak? To już jest nasz współpracownik. Być można i tak powiedzieć. Obrady są prawomocne, na sali jest 13 radnych, a zapomniałam jeszcze o pani sołtys. Co prawda tylko jedna z reprezentacji sołtysów, ale doceniamy to bardzo. I też witamy serdecznie. Mamy punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Tutaj państwo otrzymali proponowany porządek w materiałach na sesję. Ja ze swojej strony proponuję tutaj na wniosek pana wójta o wprowadzenie jeszcze jednego projektu uchwały. Był on wprowadzony w punkcie 7 jako punkt 4. Nie jest to jakaś zmiana merytoryczna w tejże uchwale. To jest tylko zmiana uchwały, która była przyjęta na poprzedniej sesji. Wkradam się drobny błąd. To po prostu brakowało kilku wyrazów o na jakie konto przechodzą środki finansowe ten dla policji. Dlatego tylko drobna uchwała, ale być może musi podjęta, żeby to było zgodne z prawem. Czy to robi się do propozycji zmian? Nie ma. Ja proponuję przegłosowanie. Ten porządek obrad, jaki mamy w materiałach, plus w punkcie 7, podpunkt 4, ta właśnie wprowadzona projekt uchwały, który zmiany uchwały numer 38.276.214 Rady Gminy Przystań z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Kto z pani i panów radnych, jeżeli nie ma nic propozycji, jest za przyjęciem punktu obrad. Dziękuję bardzo. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. Już zwyczajowo pytam, kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez głośnego czytania. Nadmieniam, że protokół jest w biurze. Dziękuję bardzo. Został protokół przyjęty jednogłośnie. Punkt 5. Sprawozdanie działalności wójta gminy po przyjęciu sesji. Proszę panie wójcie. Można siedzieć. Panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni goście. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym od 25 sierpnia do 11 września 2014 roku. Zarządzenia wójta nr 80 25 sierpnia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Przystań na lata 2014-2024. Zarządzenie nr 81 z 25 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy Przystań na 2014 rok. Numer 82 z 25 sierpnia w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych gminy Przystań. Numer 83 z 25 sierpnia w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przystań za pierwsze półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury. Numer 84 z 5 września w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka numer ewidencyjnie 377 położona w Podwórzu Szlacheckim, działka numer 487/3 położona w Górze Zajacińskim. Numer 85 z dnia 8 września w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Sprawy różne. Tak, 26 sierpnia 2014 roku ogłoszono przetarg na zadanie podwozu modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przystań Antonów Pola. Do terminu składania ofert, czyli do 11 września 2014 roku, było 9 ofert.
Podpunkt drugi. Dnia 5 września wpłynęło do Urzędu Gminy Przystań pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informujące, że Rada Nadzorcza Funduszu na posiedzeniu 28 sierpnia podjęła uchwałę nr 339 wywołane przez 2014 o udzieleniu gminie Przystań dofinansowania w rocznej kwocie do 1 192 540 zł, co stanowi 7% kosztów kwalifikowanych zadania w formie pożyczki oprocentowanej w wysokości 0,95 stopy dyskonta wersji znacznie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym na realizację zadania pod nazwą budowa stacji zwrotnienia wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystań. Na początku października 2013 roku zostanie podpisana umowa w tej sprawie. Także żeby tutaj dobrze zapamiętać, to nie jest dotacja, tylko to jest dofinansowanie, a tak naprawdę pożyczka oprocentowana na warunkach konkurencyjnych. Przyjęto projekt uchwały w sprawie pierwsza emisji obligacji od zasad ich zbywania, ładowania i skupu. Druga, zmian w budżecie gminy Przystań na 2014 rok. Trzecia, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Przystań na lata 2014-2024. Czwarta, zmiana uchwały nr 38.1076.2014 Rady Gminy Przystań z 25 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Dziękuję bardzo, panie Wójcie. Czy ktoś z pań, panu radnych ma pytania? Proszę. Panie Wójcie, chciałem zapytać, bo czy aż tyle potrzeba, powiedzmy, tych środków na tą oczyszczalnię, czy jak to tam się nazywa? Nie, stacją zewnętrzną. No bo 80 tysięcy ma być, powiedzmy, dotacji. Nie, ja nie mówię o tych pieniądzach. No bo to jest kredyt, jak pan mówi, kredyt, pożyczka, no nazwijmy. No plus są inne pieniądze jeszcze, nie? Znaczy, tych innych pieniędzy jeszcze nie ma, bo dopiero będzie rozstrzygnięcie programu, jeśli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich w październiku. To jest zbilansowane na podstawie środków, które były wyliczone kosztorysem inwestorskim. Czyli jeśli tam te pieniążki by były, to tu nie trzeba będzie... No to będziemy to potem korygować. To jest do. Jest napisane, że w kwocie do 1 192 000. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne pytania? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do punktu 6. Przepraszam. Sprawozdanie działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym i w tymże czasie pracowała Komisja Oświaty. Proszę. To był numer 22/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbytego 29 sierpnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystań. Czas trwania komisji posiedzenia od 11 do 15.25. Proponowany porządek posiedzenia. Pierwsze, otwarcie posiedzenia, stwierdzenie jego prawomocności, dwa, ustalenie porządku obrad, trzy, zapoznanie się z przygotowaniem do rozpoczęcia roku szkolnego na terenie gminy, wyjazd komisji do szkoły przedszkoli, cztery, prace nad projektem uchwały dotyczącej stypendium dla osób szczególnie uchronionych, pięć, sprawy różne. Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji radnej Rafał Kandelacji, duże prawo. Prawomocność posiedzenia, obecny księży członków komisji, nieobecny radny Adam Biernacki. Dwa, przewodniczący komisji przedstawił propozycję porządku obrad przekazanego członkom komisji. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, 5 za. Dotarł radny Adam Biernacki. 4, 3. Komisja w terenie zapoznała się z przygotowaniem do rozpoczęcia roku szkolnego. Była w szkołach i przedszkolach zlokalizowanych na terenie gminy Przystań. Przedszkola. Wszystkie przedszkola, oddziały przedszkolne dobrze przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W czasie wakacji nie były przeprowadzone żadne prace remontowe. Wnioski komisji dotyczą głównie placów zabaw czy przedszkolach. I tu trzeba powiedzieć, że przy wszystkich przedszkolach w Kuźnicy Starej, w Kostrzynie, w Podłężu Szlacheckim, w Górkach czy Stajni po prostu place zabaw
są niezakonserwowane i te placy zabaw powinny być zakonserwowane. Komisja postanowi wniosek, żeby pracę, żeby zakonserwować wszystkie urządzenia do w tym roku jeszcze. Szkoła podstawowa w Dworze Zajacińskim. Szkoła dobrze przygotowana do nowego roku szkolnego. 1 września planowane otwarcie nowej pracowni językowej. W czasie wakacji dokonano drobnych prac remontowych, malowanie dolnego korytarza, odnowienie drzwi. Wskazana konserwacja urządzeń na placu zabaw. Bez pustku przystanie. Szkoła dobrze przygotowana do nowego roku szkolnego. Zauważalne pozytywnie, choć na razie drobne zmiany. Zgłaszane przez komisję wcześniej wnioski zostały w większości zrealizowane. W okresie wakacji przygotowano nową szatnię dla najmłodszych uczniów. Przerobiono kuchnię na szatnię, starą kuchnię na szatnię. Planowano czy pomalowano częściowo korytarze w starym budynku szkoły. Należy zadbać o naprawę elewacji na starym budynku szkoły od strony dziedzińca w celu zapobiegania jej dalszym niszczeniu. Na posiedzenie komisji przyszedł kapelnik gminnej orkiestry Dęty w Przystajni pan Tomasz Dulski wraz z dwoma członkami orkiestry, panem Tomaszem Wiśniakiem i panem Szymonem Sendalem. Pan Tomasz Dulski stwierdził, że jest w przystajni kapelmistrzem już prawie od 2 lat. W tym czasie udało się pozyskać stroje i dla orkiestry. Orkiestra liczy 30 osób. Ma mundury, chciałby jednak coś więcej zrobić dla tej orkiestry i dlatego przyszli na gotową komisję, żeby podtrzymać tą dobrą partię i przyszli również poinformować o tym, że mają nie mają odpowiedniego pomieszczenia na próby. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu na Grzegorzata Izydorczyk poinformowała, że sugestia jest taka, żeby próby były 2 razy w tygodniu, a nie jeden, czyli 3 razy, ponieważ w sobotę też jest próba. Komisja stwierdziła, że nie widzą problemu w tym, żeby próby odbywały się częściej. Trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek do budżetu. Trzeba również pamiętać, że środki na orkiestrę można pozyskać w inny sposób. Na przykład można złożyć wniosek do Funduszu Sołeckiego. Można również pozyskać środki z innego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych bądź od sponsorów. Zasugerowała również, że próby w soboty mogły odbywać się w szkole. Jest w jednej sali lekcyjnej. Mogły tam ćwiczyć mniejsze instrumenty, a większe ćwiczyłyby w goku. Można również porozmawiać z ochotniczą strażą pożarną w przystani. Może ona udostępni im pomieszczenie na próby. Pan Tomasz Dulski chciałby, żeby członkowie orkiestry mieli możliwość uzyskania nagrody za uczestnictwo w próbach i koncertach. To jest robione w innych gminach, w których uczniów. Uważa również, że orkiestrze trzeba umożliwić jakiś wyjazd, który byłby częściowo opłacany przez jej członków, a częściowo przez gminę. Przewodniczący poinformował, że mają przygotowany projekt uchwały dotyczący stypendium dla osób szczególnie uzdolnionych i może orkiestrę również można byłoby ująć w tej uchwale. Tylko pani dyrektor gminnego wniosku, można to również przygotować. Wniosek komisji. Komisja zajęła się projektem uchwały w sprawie dotyczącej stypendium dla osób szczególnie uzdolnionych, ale ma sugestię, żeby rozszerzyć tą uchwałę i ująć orkiestrę w tej uchwale. Prace nad projektem uchwały się rozpoczęły, ale zesłano je do uzupełnienia. Zostaną one kontynuowane na kolejnym posiedzeniu komisji. Komisja stwierdziła, że trzeba poszukać sposób na to, jak chcemy tę orkiestrę wesprzeć, bo jak nie będzie
się czegoś w tym kierunku robić, to się po prostu rozpadnie. Sprawy różne, wniosek komisji dostarczyć rodzinie ze Stanów, której burza zrywała dach z budynku mieszkalnego, jeszcze jeden kontyner. W związku z wyczerpaniem spraw i porządku obrad zakończono posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Mam do pana Wójta pytanie, ten kontener zatoczony jest w tak. 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 Jeśli można, panie przewodniczący, tak, panie przewodniczący, bo nie rozumiem stwierdzenia odnośnie braku remontu w przedszkolach. Czy to były wszystkie... Nie było potrzeby. Nie, no bo ja mam sprawozdanie. Ale myśmy, to był ostatni protokół, a myśmy w poprzednim protokole pisali o remoncie dachu. Tak, ale to był w poprzednim protokole, nie? Malowanie sal zajęć to jest też remont. Ale mówię, to było po prostu w poprzednim protokole. Więc jakby co, to ja mam do dyspozycji. A my też mam. Informacje. Komisja się odniosła do tego okresu od między komisjami, bo od tamtych innych remontach było wcześniej. Tu tylko kwalifikacja. Tak, ale to zabrzmiało, jakbyśmy w ogóle nic nie robili w tych przedszkolach, a to jest nieprawda. No ale z tymi placami zawodu, żeby ten sklep nie niszczał, to by trzeba było go faktycznie, to jest drewniane głównie wszystko zakonserwować, to jest niemalowane, dlaczego niszczę je. To znaczy, szkoda, że czasu wakacji nie wykorzystałam. Ten sklep, który jest na gwarancji, bo my cały czas uzupełniamy, dodajemy, no to on musi wytrzymać w okresie gwarancji, bo nie będziemy w okresie gwarancji malować takiego sprzętu. Jeśli się okaże, że rzeczywiście w okresie gwarancji jest coś nie tak, no to my zlecamy to firmie, czy tam zwracamy się do firmy, żeby naprawiła, poprawiła, co jest nie tak. Jeśli chodzi o starsze elementy, no to ja wiem, że są konserwowane. Ja nie wiem, o jakie konkretnie przedszkola chodzi. Panie Wójcie, w każdym jednym przedszkolu i w każdy jeden plac zabaw jest po prostu niezakonserwowany. Jeżeli on po prostu zostanie na zimę i nie zostanie zakonserwowany, to po zimie już nie, dzieci nie pójdą tam na ten plac zabaw. Na Kostrzynie belka od huśtawki po prostu ręką nie można rozerwać. No. Strukturowe drewno już nie nadaje się. No to jest element do wymiany, to musi dyrektorka zgłaszać. Bo no ale to jest... komisja musi po prostu mówić dyrektorce. Ale dyrektorka czemu, miała tak. Te wnioski zostały przekazane pani dyrektor i myślę, że... Nie. Zostanie to usunięte. Proszę państwa, dla przykładu plac zabaw tutaj, gdzie jest naprzeciwko szkoły w przystani, karuzela rozleciała się i żeśmy własnymi siłami wymienili, bo tam łożyska były zniszczone i w tej chwili działa. To jeśli jest zgłoszenie, że taki element, to oczywiście za co ja odpowiadam, no to się staramy wymienić, nie? A tam gdzie jest to w obrębie przedszkola, to musi tu rzeczywiście dyrektor zgłaszać. Za te place zabaw odpowiada dyrektor przedszkola i dyrektor przedszkola powinien zlecić to wyremontowanie, a jeżeli nie zleci, to... Dziękuję pana dyrektorze. Teraz mówiąc, panie wójcie, trzeba przyjąć następującą tezę, że mimo tego, że jest to na gwarancji, podejrzewam, że nie zwalnia nas to z normalnej, bieżącej konserwacji. I wierzę w to, że nie ma takiego zapisu, czy nie, może ktoś nie doczytał, bo można coś prawda, nie ruszać, bo tego się nie rusza, natomiast normalnej eksploatacji no, trzeba kontrolować pewne rzeczy, które prawda, niszczeją czy zostają uszkodzone. Podejrzewam, że gwarancja obejmuje inny zakres, prawda? Czy może uzupełnienie? Chodziło mi o te elementy, które do mnie w różnych czasach, znaczy co roku coś dokupujemy albo co jakiś czas dokupujemy. Nie chodziło mi tak głównie o te, które są stare, które trzeba naprawić już i to my musimy zrobić, bo gwarancja minęła. A chodziło mi o te, które były nieco montowane, bo nie wiem tak naprawdę, co miała na myśli komisja, czy dotyczyła to tych na gwarancji, czy tych... Nie, no komisja stałych, wyraźnie bo, mówi. Bo tam są różne składy, Wyraźnie, Kuźnica Stara, Kostrzyna, Podłęże, Górki. Tak, ale tam są wszystkie. Ale część, która jest nowe, uzupełnione, to myśmy widzieli, a tą starą część nie chcę. Właśnie o to mi chodzi. Ale trzeba konserwować. I czytał te urządzenia z różnego okresu. Tak. Ale najgorsze są te najstarsze. Urodę dzisiaj mamy. Sporo nas. Proszę. Ja co do wypowiedzi, że na temat orkiestry, panie wójcie, należałoby zadbać o orkiestrę, bo w latach 82-92
orkiestra zajmowała czołowe miejsca w powiecie, pierwsze można powiedzieć, i była w międzywojewódzkim na drugim i trzecim. W tej chwili to orkiestra jest zapomniana, troszeczkę jest zaniedbana. Nieprawda, nic nie. Jest troszeczkę zaniedbana, za moich czasów, bo ja grałem orkiestrę, było nas 60 prawie osób. Grali wybitni starsi muzycy, a teraz to tak, Sankę strasznie odebrała, pomieli na dole. I tak ciątają po tej sali, na tej sali, także to jest troszeczkę... To dobrze się powinien się zadbać orkiestra, bo to jest, było dla nas na rynku, dawali koncerty, zapomniano jest. Na pewno trzeba zadbać, ale się nie zgodzę, że jest zapomniana. W tym roku otrzymali instrumenty. I to za dużą kwotę otrzymali nowe instrumenty. Jest nowy kapel, jest nabór, a na to potrzeba czasu. Tego się nie zrobi w ciągu miesiąca czy roku. I dlatego trzeba zainwestować, dlatego komisja była zgodna co do tego, że na to muszą być większe środki. Jest troszeczkę zaniedbana, nie? Wydaje mi się, że tutaj chodziło jeszcze o coś innego, zresztą to tak się padło. No ja tak odebrałem. Wypowiedzi, że trzeba kontynuować to, co zostało w tej chwili rozpoczęte, czyli trzeba inwestować dalej w tą orkiestrę. Głównie tu chodzi o naukę, czyli jeśli w tej chwili młodzież przychodzi uczyć się, jeśli ten jeden dzień nie wystarcza nauki, no to należałoby to rozszerzać. Tylko jest kwestia pewnej analizy, ile to ma kosztować i jak docelowo ma ta orkiestra wyglądać, bo na tą chwilę ona jest, zaczątek jest, początek tej orkiestry jest, bo to można powiedzieć, że ona się odbudowała. Jest od początku utworzona, może tak, jest stworzona, to utworzona. I teraz jest kwestia tylko, żeby to kontynuować. No. A to nie jest kwestia z młodzieży, bo tam, jak widzieliście, są małe dzieci w tej orkiestrze. I to jest właśnie ta przyszłość, trzeba z nimi ćwiczyć. I komisja nie była przeciw, ktoś była za tym, żeby wniosek do budżetu orkiestra złożyła, czy pani dyrektor w swoim budżecie zaproponowała, żeby tego czasu było więcej, no bo to wiadomo, trzeba ćwiczyć, żeby były efekty. Ale efekty już są, co można było na dożynkach usłyszeć. Grają wspaniale. Znowu raz mówiąc, no, w tej kadencji odbudowaliśmy orkiestrę i to jest rzecz bezsporna. Prowadzenie dalszej działalności jest spowodowane tym, że ona ma być i ona ma służyć gminie. To jest też bezsporne. Natomiast tak jak pani przewodnicząca tutaj wspomniała, wymaga to jakiegoś czasu przygotowania tematu i programu. Na razie tego programu nie ma. Wydaje mi się, że jeśli się to chronologicznie poukłada, podejrzewam, że w przyszłym roku czy za dwa lata orkiestra osiągnie ten poziom, o którym mówi tutaj radny Wolski. Czego nic sobie nie życzymy. Proszę. Ja również w tej kwestii chciałem coś powiedzieć, bo nikt nie kwestionuje tutaj, że orkiestra jest potrzebna, że są potrzebne pieniądze, powiedzmy, na sprzęt, na bieżące potrzeby kapelmistrza. Ale ja chciałem zwrócić jedną rzecz uwagę, że tutaj wpadł głos, żeby przygotować pieniądze na nagrody dla najlepszych muzyków. Wydaje mi się, że to chyba nie tędy droga jest, bo nagrody niech zyskują, powiedzmy, na zewnątrz gdzieś, jeśli będą wygrywać jakieś tam konkursy, czy w powiecie, czy w województwie, wtedy tam coś też im skrapnie, same, powiedzmy, przejazdy, inne rzeczy. To są też groszy dla gminy. A poza tym chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że oprócz orkiestry to są jeszcze dwa zespoły śpiewacze, które na podobny sposób egzystują. No, oczywiście na mniejszych pieniądzach, bo nie jest potrzebny ten sprzęt muzyczny w tak dużej formie. No, ale jeśli by w ogóle była jakaś inicjatywa, tutaj nie wiem, czy ja, radnych, czy kogoś innego, żeby jakieś te nagrody przeznaczyć, no to należałoby pomyśleć o wszystkich w jakiś tam sposób, że z każdego zespołu wyróżnić po jedną czy dwie osoby. Chociaż moje osobiste zdanie to by wcale nie wpłynęło pozytywnie, tylko będzie problem, jak podzielić te skromne środki. Ja nie o to chodzi. O to chodzi. Ja rozwyjaśnię, jeżeli mogę, to jeszcze mogę. Tutaj panu kapelmistrzowi chodziło nie o to, żeby to były nagrody, które zabierają sobie członkowie orkiestry do kieszeni jako nagrodę za grę, tylko chodziło o to, żeby, bo to zespoły śpiewacze to są osoby dorosłe. To są z reguły kobiety, które są osobami dorosłymi i tu jest, one lubią to robić i robią to i spotykają się i dla przyjemności i po to, żeby też my reprezentować. Tutaj jeżeli chodzi o orkiestrę, no to ma takie przesłanie takiego, no, spędzania wolnego czasu w sposób inny. Chodzi o to, żeby przyciągnąć te dzieci i młodzież, żeby się chciało. Jest to wysiłek.
Jest to wysiłek, że oni przychodzą rano w sobotę, czy tam w ciągu tygodnia przychodzą i te pieniążki. Miałem, żeby to jest taka dla orkiestry nagroda wspólna i za te pieniądze, bo pan tak mówi, że on pracuje w innych orkiestrach, on organizowałby jakiś wyjazd dla tej grupy osób razem, żeby i tam koncertują, na przykład wyjeżdżają na tour na tydzień. Oni sobie dofinansowują, tylko my dajemy tą część, tam wyjeżdża cała orkiestra z instrumentami, tam oni koncertują, wracają i to mówi w jakiś sposób, on to z doświadczenia wie, prowadzi inne orkiestry, jak gdyby przyciąga te dzieci i tą młodzież i chcą być w tej orkiestrze, bo już są takie zakusy, że ci nasi co lepsi muzycy chcą być podkupywani przez inne orkiestry. Że są oni dobrzy, inne orkiestry po prostu chcą, żeby oni grali u nich i to całkiem dobrze oni proponują. A oni chcą lepiej przystajni, bo są przystajni. Tylko oni chcą zachęcić po to. Pani przewodnicząca, to chyba idea, nie do kieszeni. Ja się do końca nie zgadzam z tym. To znaczy, żeby wyjazd był nad morze i dofinansować częściowo, nie ma sprawy, częściowo uczestniczyć częściowo w ramach tej nagrody, ale trzeba pomyśleć o innej rzeczy, o tak zwanym sponsoringu, no nikt o tym nie mówi, no niestety dzisiejsza, powiedzmy, dzisiejsze takie imprezy w większości są oparte na sponsoringu i nie szuka imprezy przyjść żądać tutaj pieniążków jakichś, tylko no musiałaby się zebrać jakaś grupa inicjatywna przez cały rok, żeby po prostu w jakiś sposób sponsorów zachęcić, nie wiem, takie spotkanie, czy ich obejść, czy przekonać, żeby po prostu zdobyć te środki. Bo ja dam tylko taki prosty przykład. Córka pracuje w Kurucku w szkole i młodzież po prostu podjęła też, chcą jechać jeszcze na wycieczkę i podjęli takie zadanie, że pieklą tam jakieś krokiety i rzeczy i sprzedawają mi te pieniążki, składają po to, żeby na koniec roku mieli jakieś swoje środki. Więc możliwości jest wiele. Tutaj też tylko musi być pewna inicjatywa. Gmina oczywiście powinna założyć jakieś tam środki, 30%, ale no nie można, bo taki wyjazd tam może, to nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy, to są duże koszty. Dla tak dużej nie trzeba sponsorów, o którym pan mówił, tylko żeby gmina zajmowała się poszukiwaniem sponsorów. Wydaje mi się, że to jest w interesie. To jest w interesie orkiestry, natomiast naszym podstawowym obowiązkiem jest zadbać o bieżącą działalność, która jest ujęta, prawda, w oświacie czy w kulturze, którą prowadzimy w miarę możliwości pieniędzy, jakie posiadamy. Natomiast tu się nie zgodzę z panią przewodniczącą, że akurat w dwóch zespołach śpiewaczych oni to lubią, a akurat w orkiestrze można by było wywnioskować z pani wypowiedzi, że oni tego nie lubią. A więc dziwię się, że motywacją musi być akurat to, a nie co inne. No tutaj motywacją też dużo jest jednak zabezpieczenie pomieszczeń, zabezpieczenie w instrumenty, zabezpieczenie w ubiory i tak dalej. A więc wydaje mi się, że gdzieś tutaj na tym poziomie jest ta relacja zachowana i nie mamy sobie niczego do zachycenia, co by było negatywne. Częściowo się zgadzam, pamiętam. Ja bym się nadal przez tę dyskusję odnośnie orkiestry, że może by można było na forum, ale kapelmistrze porozmawiać o co nas temu chodzi, bo wiadomo, że gmina ma takie środki, a nie inne, a my będziemy tu dyskutować i wymyślać rzeczy. Dlatego może by mi wystarczyło na przykład, żeby udzielić im samochodu na sobotę i niedzielę, może de facto, jeśli byśmy dali ten samochód i palił, on może by im dostarczyło. Nie wiemy tak de facto. Ale to jest do tej pierwszej sprawy. A druga sprawa, chciałem do sprawozdania wójta jeszcze wrócić do odnośnie drogi dojazdowej do Pól. Tam jest ujęte, że spłynęło 9 ofert. Chciałbym coś więcej, może dowiedzieć się, czy jaka oferta, że tak była, była najlepsza, czy coś więcej w tym razie. Jeszcze nic nie wiadomo. Więcej nie mogę czytać kwoty, jakie firmy wystawiły, bo to jest jawne, ale to nie jest najkorzystniejsza, najniższa niekoniecznie musi być najkorzystniejsza, bo komisja jeszcze nie rozstrzygnęła przetarg. Kiedy będzie rozstrzygnięty i kiedy będą podjęte działania? Panie Wójcie, czy mógłby pan ewentualnie podać tą kwotę najniższą, bo zazwyczaj ona wygrywa? Nie mam tutaj podanej żadnej kwoty, ale jest to w granicach około 340 tysięcy. Dziękuję bardzo. 49%. No pół miliona. Tutaj myślę, że o orkiestrę chodzi, to jeszcze to będzie przedmiotem i naszych dyskusji, jakie środki będą podjęte. A tutaj ten marginalnie potraktowany go, ale jeżeli chodzi o dyscyplinę dla dzieci uzdolnionych zarówno w tej dziedzinie naukową, sportową i tą artystyczną,
Myślę, że w tej kadencji jeszcze uda nam się tę uchwałę podjąć, bo nasza gmina nie ma takiej uchwały, a też powinniśmy te nasze zdrowe życie promować. Na komisji kolejnej sfinalizujemy już, pani dyrektor pracuje jedna i druga nad tą uchwałą, więc myślę, że już będzie ona na tyle dopracowana, żeby na następnym posiedzeniu Rady stanęła ona już. Panie Przewodniczący, można oprócz tej z młodzieży uzdolnionej muzycznie jest też z młodzieży uzdolniona sportowa. Jest właśnie sportowa. Naukowo. Tak. Też mamy tam trzy kategorie. Sportowe, uzdolnienia naukowe i artystyczne. Trzy kategorie. Na dzisiaj nie ma ten temat. Możemy tylko zamykać to. Wiadomo, że będziemy musieli posiadać na to środki. Dobrze. Czyli ten punkt możemy zamknąć, nie mam. Przechodzimy do następnego. To jest punkt już 7, proszę Państwa, i to jest rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie. Mamy na dzisiaj 4 projekty uchwały. Pierwszy projekt uchwały pozwolę sobie przeczytać. Może tą policję załatwimy od razu, nie. Panie Przewodniczący. Nie, Panie Radny, w porządku będzie taki, jak się jest podany. A tak policja już nie załatwi. Policja może. Pani nie lubi policji. Nie, przechodzimy do pierwszego projektu uchwały. Ja ośmielę się przeczytać, że radni sobie przypomnieli, żebyśmy się zapoznali z tą uchwałą. Mam nadzieję, że była ona analizowana na wspólnym posiedzeniu komisji NUSZ. Zobaczymy, jaki będzie dalsze zadanie. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zapis zbywania, nabywania i wykupu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera B ustawy z dnia 8 marca tego roku o samorządzie gminnym, artykułu 89 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykułu 2 punkt 2 artykuł 9 punkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1955 roku o obligacjach. 1995 roku o obligacjach. Rada Gminy Przystań uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Gmina Przystań wyemituje 2000 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda na łączną kwotę 2 miliony złotych. Punkt drugi. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób. Punkt trzeci. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. Punkt czwarty. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. I punkt piąty. Obligacje nie będą zabezpieczone. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Celem emisji obligacji w 2014 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Punkt drugi. Celem emisji obligacji w 2015 roku jest pokrycie deficytu w wysokości 570 634,60 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 9 365,40 zł. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach. I seria A14 o wartości 120 tysięcy złotych, seria B14 o wartości 300 tysięcy złotych, seria A15 o wartości 780 tysięcy złotych i seria B15 o wartości 800 tysięcy złotych. Emisja obligacji serii A14 B14 zostanie przeprowadzona w 2014 roku, a emisja obligacji A15 B15 zostanie przeprowadzona w 2015 roku. Punkt trzeci. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. Punkt czwarty. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Przystań. Paragraf czwarty. Obligacje są wykupione w następujących terminach. W 2019 roku zostaną wykupione obligacje serii A14. W 2020 roku zostaną wykupione obligacje serii A14. W 2021 zostaną wykupione obligacje serii A15 i w 2022 zostaną wykupione obligacje serii B15. Punkt drugi. Obligacje są wykupione według wartości nominalnej. Punkt trzeci. Dopuszcza się możliwość wykupu przez gminę Przystań obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia. Punkt czwarty. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ustępie pierwszym przypadnie na sobotę lub dzień ustawowy wolny od pracy,
Wypis nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Paragraf 5. Pierwsze. Oprocentowanie obligacji należy od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Punkt drugi. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalone 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę. Punkt trzeci. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Punkt czwarty. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ustępie trzecim przypadnie na sobotę lub dzień wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Punkt piąty. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu. Paragraf szósty. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania są pokryte z dochodu własnych gminy Przyznań w latach 2015-2022. Paragraf siódmy. Upoważnia się wójta gminy do zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania. B. Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji. I C. Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji. Paragraf 8. Wykonanie uchwały Prezydium Wójtowi Gminy Przyznań. I paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nie będę czytała uzasadnienia, dlatego że o sprawach, o celowości i o zasadach, dlaczego, jak o obligacjach, to mówi nam ostatnio na spotkaniu pan dyrektor, mówiłam już pani skarbnik, pan wójt, więc to ze uzasadnieniem znamy. Mam do państwa pytania. Kto? Pan radnych ma jakieś pytania w tej sprawie. Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Czy przygotował pan symulację, o której rozmawialiśmy na komisji? Tak. Znaczy poprosiłem firmę o wykonanie symulacji odnośnie kosztów, tak? Mhm. I teraz tak, do bieżącej sytuacji, tak jak wiemy, opinii państwa rynku jest nieodpowiednia do nowych przepisów, tak? I należy to rozłożyć w czasie, tak? I teraz tak, analogicznie, wydłużenie okresu czasu i przez przesunięcie tych wpłat na późniejsze lata obligacjami będzie się wiązało ze zwiększeniem kosztów odsetek o jakieś 55 tysięcy. Analogicznie, jeśli wasze kredyty byłyby od początku dostosowane do takiej długości trwania, czyli po prostu byłyby zamiast obligacji dłuższe, to były koszty rzędu 70 tysięcy większe. Czyli można odczytać ten sposób, że jakby 15 tysięcy około jesteśmy tutaj na różnicy oprocentowania. In plus, tak. Tak. Ale fizycznie tak, jakby generalnie będziecie musieli troszkę dołożyć tych odsetek więcej, bo i tak nie ma po prostu ich możliwości. Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę. Kto z państwa jeszcze ma pytania? Jeżeli nie ma pytań, proszę państwa, bo to obszernie omówione na wspólnym komisji, więc zarządzam głosowanie uchwały w sprawie emisji obligacji w zasadzie zbywania, nabywania i wykupu w tym kształcie przedstawionym przed chwilą. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała. Nie jednogłośnie. 14 jest za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Stosunkiem głosów 14 za. Jedna osoba. Jeden radny się wstrzymał. To przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Panie przewodniczący, jeśli można, musi pan wszystko czytać. My mamy ten materiał od tygodnia czasu, zapoznaliśmy się z tym materiałem i no, czas antunowy ucieka, prawda? A to akurat nie znam. To przeczytaliśmy to już, prawda? Reklamy piszę. Pani mieszkańcy są na sali obecni, też nie znają, więc chcą posłuchać. Myślę, że tego czasu nam na tyle wystarczy. My mówimy o posiedzeniu o Radzie. Rady Gminy, a nie o. Przechodzimy do punktu drugiego, to jest zmiana w budżecie gminy na 2014 rok. I tu bym prosiła panią Skarbę, to by nam przybliżyła tę ustawę i czy nam przybliżyła, ja nie będę jej czytała drugi raz. Uchwała Rady Gminy Przystań w sprawie zmian w budżecie gminy Przystań na 2014 rok. Paragraf 1. Uchwała nr 32 drobka 246 2013 roku Rady Gminy Przystań z dnia 30 grudnia 2013 roku w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok dokonuje się następujących zmian. Punkt pierwszy. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy z tego. Paragraf 931. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zwiększyć o kwotę 420 tysięcy złotych. Paragraf 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zwiększyć o kwotę 420 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Nadwyżka po zmianach budżetu wynosi 519 696 zł 11 groszy i w całości przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Paragraf drugi. Dokonać zmian w paragrafie 10 uchwały nr 32 246 2013 roku Rady Gminy Przystań z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz limity papierów wartościowych dla punkt pierwszy. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w kwocie 400 tysięcy złotych. Punkt drugi. Finansowanie planowanego z tytułu emisji papierów wartościowych deficytu gminy w 2015 roku w kwocie 570 634 złote 60 groszy. Punkt trzeci. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 429 365 zł 40 groszy. I czwarte, limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 240 000 zł. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu. Zmiany w budżecie były związane z emisją obligacji 2014 i 2015. Po stronie przychodów zwiększono właśnie tą kwotę 420 tysięcy. Są to przychody ze sprzedaży papierów wartościowych. Po stronie rozchodów zwiększa się rozchód o kwotę 420 tysięcy w paragrafie 992 na przedpłatę kredytu zaciągniętego BOŚ. Dziękuję bardzo. Więc te zmiany w budżecie są skorowane przyjęciem tej uchwały poprzedniej, jeżeli chodzi o emisję obligacji. Czy to jest pan radny ma zapytanie? Proszę. Znaczy, chodzi mi o celowość, prawda, tej emisji obligacji, jak państwo wiecie, ja na samym początku byłem przeciwny wpłacaniu długów zaciągniętych tą emisją, a celowość inna była w pierwotnym stanie. Nadal co do tego mam pewne wątpliwości. Biorąc pod uwagę też sprawozdanie wójta z działalności, patrząc się tutaj na udzielenie gminie Przystań dofinansowania, prawda, na inne inwestycje, jest określone oprocentowania. To państwo możecie sami zauważyć, iż oprocentowania są na pewno wyższe niż oprocentowania obligacji. Celem naszym było zabezpieczenie środków na inwestycje, prawda, dalsze w następnej kadencji. Nie wiem, mam tutaj mieszane uczucia. No ma pan radny, robić mieszane uczucia, pan radny głosował za przyjęciem tejże uchwały. Uchwały, a uchwała nie mówi, na co ty zostanie wyemitowany. Dlaczego pani myli dwa pojęcia? Dobrze, więc ponieważ ta uchwała mamy bardzo ogólnie podane na to, że nie ma problemu z zadaniem przyznanych. Chodzi o inwestycje. Mnie się też nad wspólnym posiedzeniu komisji głosowaliśmy już to i były wyjaśnienia były wyczerpujące moim zdaniem. No to się pan radny jakoś nie zgłaszał. A tutaj mówię, głosujemy każdy ma prawo głosu. Każdy ma prawo głosu. Bez komentarzy, panie radny. Czy są jeszcze inne pytania? Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie. To się spotykamy tutaj. Proszę. Kto jeszcze ma? No nie wiem, panie. Jak mówię, moim zdaniem już było omówione wystarczająco, wyczerpująco na posiedzeniu. Więc jeżeli nie ma innych głosów w sprawie tejże projektu uchwały, więc zarządzam głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy Przystań na 2014 rok. Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały, więc głosujemy. Kto z pani, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Panie komisarzu.
Dziękuję bardzo. 14 osób, 14 razy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała za przyjęta. 14 za, 1 osoba wstrzymująca się. I tu z tego pakietu tyczy uchwał, bo wiadomo, że zmiany w budżecie pociągają za sobą zmiany w jakiejkolwiek finansowej. Tutaj mamy również projekt uchwały w sprawie właśnie prognozy finansowej. I króciutki tylko przedstawię. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Przystań uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwałę numer 32.247.213 Rady Gminy Przystań z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystań na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany zgodnie z tym. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystań na lata 2014-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Odniesienia wartości przyjętych w wieloletniej grupie finansowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. I paragraf drugi. Wykonanie uchwały się budowy gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. O ile uchwała jest krótka, to o tyle załączniki są bardzo obszerne. Czyli jeszcze do tej uchwały, której mówię, gdyby przekłada te zmiany w budżecie na te zmiany w UPS-ie, czy są jakieś z Państwa strony chyba takie pytania? To dziękuję bardzo, za głosowanie. To, głosowanie uchwały Rady Gminy Przystań w sprawie zmiany prognozy finansowej Gminy Przystań na lata 2014-2024. Kto z Pani Pan Radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. 14 osób jest za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. 14 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Teraz przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego projektu uchwały, ostatniego już w naszym dzisiejszym porządku obrad. To jest ten wprowadzony dzisiaj na sesji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38/276/2014 Rady Gminy Przystań z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 14, artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 13 ust. 4 artykuł 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji Rada Gminy Przystań uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 38.276.214 Rady Gminy Przystań z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji wprowadza się następującą zmianę. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie: środki finansowe, o których mowa w paragrafie pierwszym, zostaną przekazane w środków budżetu na 2014 rok na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Katowica. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały prezydentem budowy gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ta uchwała różni się od tej, którą uchylamy, tym, że nie było tam podane, na jakie konto będą pieniążki przekazane. Tylko dopisane jest na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Katowica. To jest cała zmiana. Czy ona trafi do przepis na przykład? Tego nie wiem. Te środki trafią do właśnie tego funduszu. Mówią fundusz rozdziela, czyli my już nie mamy żadnego wpływu na to. Proszę Państwa, przeznaczenie na to odpowiednio porozumienie po prostu było zawarte. To zarządzam głosowanie. Kto z Pani Panowie za przyjęcie tej uchwały? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. To proszę Państwa, teraz nam zostały interpelacje, odpowiedzi i zapytania radnych. One wnioski oświadczenia. Kto z Państwa ma? Proszę, kto do siebie ma? Thank you.
odnoszące do województwa śląskiego, Rady Miast i Gmin Województwa Śląskiego. Zgodnie z artykułem 455, w związku z artykułem 493, paragraf 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2013 roku, Kodeks Wyborczy, w załączeniu przesyłam kopię uchwały nr 4, łamane przez 53/5/2014 z Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku, w sprawie podziału Województwa Śląskiego na kręgi wyborcze, ustaw i granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego. I teraz to Państwu przedstawię. Tu do Pana Dyrektora mam takie pytanie. Jeżeli Pan jest, ma czas jakiś tam ograniczony, to... Ale przepraszam Pana, ja chciałam tutaj złożyć pytanie do Pana. A to jest tak, poczeka Pan. Ja chciałabym czas cenić innych osób, które są dla nas przyjęte. A to uchwała przedstawię. Uchwała nr 4 łamana przez 53/5/2014 z Sejmiku Województwa Śląskiego dnia 25 sierpnia 2014 roku, które podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenie granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego. Paragraf pierwszy. Do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego ustala się listę okręgów wyborczych i granic numery oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z załącznikiem niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się marszałkowi Województwa Śląskiego. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa. I traci moc uchwała z 11 sierpnia 2010 roku w sprawie podziału. Uchwała w produkcie z dniem podjęcia. Co tu dla nas jest ciekawe, jeżeli chodzi o nasz teren. Mamy miasta na prawach powiatu i powiatów częstochowskiego, połowódzkiego, myszkowskiego. Numer okręgu wyborczego tutaj jest 6 i liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym jest 5. Ogranicze okręgi obejmują. Czy to jest 6 okręg? No była to informacja dla Rady Gmin, więc tą informację przesunął. Proszę. Można sobie to jest miasto na prawach powiatu Częstochowa, Częstochowski, Połowódzki, Myszkowski. No i 5 wybieramy. Można sobie przeczytać, co tu jest. O, mamy ciekawą informację, świeżutką, 23 jest czerwca, ale być może nas zainteresuje, to jest Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Szanowny Panie Wójcie, przesyłam Panu materiały statystyczne, co roku mamy takie materiały, obejmujące wyniki i wskaźniki analitycznej działalności bibliotek, które pozwolą zapoznać ze stanem potrzebami przed budżetem na czasie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystani. W 2013 roku Biblioteka w Przystani odnotowała najwyższy wzrost liczby czytelników wśród bibliotek powiatu kłobuckiego. Wskaźnik zasięgu czytelnictwa wyniósł 13 czytelników na 100 mieszkańców. W roku 2012 zamknął on się liczbą 11. Podkreślam i doceniam ten wzrost, gdyż gmina publiczna wpuszcza najmniejszych księgowych w powiecie. Jest on jednak dobrze dobrany, aktualny i odpowiadający na potrzeby czytelników, co właśnie przyniosło efekt w postaci wzrostu czytelników. Mam nadzieję, że tendencja będzie utrzymywać się, a budżet pozwoli bibliotece na dalsze powiększanie księgozbioru. Biblioteka pomimo braków kadrowych stara się organizować dla mieszkańców ciekawe przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne, takie jak spotkania autorskie, warsztaty lalkarskie, czytanie dzieciom na świeżym powietrzu, czy też zajęcia plastyczne. Dzięki udziałowi w programie rozwoju bibliotek, licznym szkoleniom i seminariom, pracownicy biblioteki posiadają duży potencjał, rozległą wiedzę oraz pasję i chęć działania. Przy odpowiednim budżecie i wsparciu osobowym mogłyby, wykorzystując nabyte umiejętności, proponować mieszkańcom jeszcze inne formy udziału w kulturze. Biblioteka w Przystani jest instytucją niezwykle potrzebną mieszkańcom gminy. Użytkownicy znajdują w niej źródło nie tylko literatury, ale także, ale dla wielu osób stanowi miejsce spędzania wolnego czasu.
Gratuluję osiągnięć biblioteki, zwłaszcza wzrostu liczby czytelników. Ufam, że pan wójt i rada gminy, widząc potencjał tej instytucji, będzie nadal wspierać jej działania. Z poważaniem, dyrektor, profesor zwyczajny, doktor habilitowany Jan Malicki. Takie pisma miło otrzymywać, że coś się prężnie i ładnie na terenie naszej gminy rozwija. Co jeszcze państwo mają? Ja mam pytanie. No bo nie można reprodukować. To proszę pierwszy. Ja mam pytanie do pana sekretarza. Jest taki fundusz ochrony zabytków w gminie, tak? Jak coś? Nie ma funduszu. Nie ma. A czy nie należałoby na przykład go założyć, bo nadaliśmy nazwę ulicy Krasuskiej, nie? Jest nagrobki, są na cmentarzu zniszczone. Trochę to tak nie bardzo wygląda. Jest nazwa ulicy, nagrobki są, ludzie, o nich coś było słychać, a teraz zapomnienie się stało. To są jakby dwie różne rzeczy, nagrobki nie są zabytki. No ale jeden jest bardzo stary. Tak, tak. Może to jest zabytek, ale odnowienie, nie? Znaczy jakby dwie są różne sprawy. Fundusz ochrony zabytków dotyczy zabytku, jako pracy na zabytku. Natomiast to nie są zabytki, to nie jest zabytek, to nie oznacza, że nie możemy w jakiś sposób tam zapaść. Jest to troszeczkę już rozgrabione. Jest to cmentarz komunalny. Nie jest. Nie jest, ale parafialny. Nie wiem, się zgadzam, że na tyle to są zasłużone osoby. Są to nagrobki, część metalowe są rozgrabione. Jak pracują tam, to ale to wymaga głębszego remontu, głębszego zastanowienia. Nie. Tam jest taki święty nagrobek z Piaskowca. No tutaj. Nie, niestety nie ma, nikt nie żyje już w nocy. Córka zginęła w powodzie. No dobrze, dziękuję. Może by do szkoły się zwrócić pomoc na taką bieżącą opiekę. Znaczy tam wymaga... Wychowawczy wpisany problem. Ale tylko sprzątanie tam wymaga nakładu, bo tak remontowy. Na pewno trzeba... No, specjalistę, kto by to wyczyścił, wyprostował. Odnowił. No tam co odpisamy, to takie są te drobne rzeczy. Natomiast to już się zaczyna... Nie, bardzo. Głos słyszę. Ktoś ma pytanie? Ja mam takie pytanie. Jedno pyta, drugi do pana sekretarza. Ostatni, może od pana sekretarza zaczniemy. Była mowa o połączeniu, powiedzmy, naszych dóbr kultury i sportu i była mowa o wstępnym przygotowaniu jakiejś tam uchwały, czy jak do tematu podejść. Chciałem zapytać, na jakim etapie to jest. I drugie pytanie do pana wójta, bo półtora roku temu Komisja Budżetu objeżdżała teren gminy i jak gdyby zaleciła, czy wykonanie mostu na ulicy Słonecznej, Słoneczno-Przemysłową. Minęło półtora roku, okazało się, że jakieś tam sprawy proceduralne nie pasują. No i teraz chciałbym się zapytać, kiedy można liczyć, że sprawa będzie sfinalizowana, no bo jeśli to w takim tempie będzie, powiedzmy, te sprawy proceduralne się ciągnęły, to nasza kadencja się kończy. Nie wiem, czy w następnej kadencji będzie szansa, żeby ten temat został sfinalizowany. Dziękuję. Ja mogę odpowiedzieć w ten sposób. Dokumenty są, można powiedzieć, mocno zaawansowane. Natomiast podjęcie uchwały musi być na 6 miesięcy przed planowanym połączeniem instytucji kultury. I w grę wchodzą de facto dwa terminy, albo 1 lipca 2015, albo 1 stycznia 2016. To bez względu na jakieś tam pieniądze. Jeśli byśmy podjęli decyzję, że chcemy połączyć z dniem 1 lipca 2015, to uchwała by musiała być podjęta jeszcze w tym roku.
To będzie, uznamy, że no, tym dobrym momentem będzie 1 lipca, 1 stycznia 2016, więc przyszły rok. Ja myślę, że trzeba by było to, że... Jeżeli Państwo będzie było to 1 lipca 2015, to jak to z punktu widzenia Pani Skarbnik ustawy o finansach publicznych, kiedy tam to ma jakieś znaczenie? Czy to, że nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Próbujemy się przymierzyć do 1 lipca 2015. Znaczy, oby jeszcze powiedzmy ta rada była w stanie przez tę uchwałę no, podjąć i odrzucić. No. Dziękuję, proszę Panie Radny. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na to, że faktycznie mieliśmy tutaj i klub sportowy, i z orkiestrą teraz rozmowę, połączenie tych budynków, między innymi biblioteka teraz. Czy moglibyśmy na przykład na jakieś wspólne posiedzenie komisji porozmawiać na temat tego, jak ta instytucja by miała wyglądać i czym by miała się zajmować? No bo połączyć to myślę, że tutaj no, podjąć uchwałę to nie problem, tylko chodzi o to, jaka funkcja no, będzie miała ta instytucja. Dobrze, ale żeby... No dobrze, no, jeśli przychodzi kapelusz, już ma problem, to ja nie wiem, dlaczego to pani dyrektor nie ma, no bo to jeśli jest orkiestra pod panią dyrektor... Nie ma. Się to zmieni w tym zamiarze. Nic się nie zmieni. No to właśnie o to chodzi, żeby to się zmieniło. No nie zmieniło. Ale to... Nie chodzi o same działanie. A tu nie chodzi o to, że o problem miejsca, czy ma działać, czy nie. Tylko chodzi o to, że jak my widzimy to w przyszłości. Ale no myślę, że tutaj jest rozmowa na dłuższy temat. Zostawmy to może na obej radę. No też mówię, jeśli my mamy podejmować uchwałę o tym, że mamy łączyć bibliotekę z ośrodkiem kultury, z innym ośrodkiem kultury, to mówię, porozmawiajmy również o formie, czym ona się będzie zajmować w przyszłości, mówię, i klubem sportowym, czy orkiestrą w szeroko rozumianym pojęciu. No. Organizacyjnie będzie tylko inna nazwa, a będą się tym samym zajmować tylko w połączeniu. Jeden dyrektor będzie, nie będzie dwóch. No ja to rozumiem, tylko chodzi o głębszy system. A tutaj chodzi bardziej o to, co pan kapelmistrz sugerował na komisji. Zwiększenie środków, wydatków na ale panie wójcie, ten temat na razie to było pytanie pana radnego, że będzie przygotowany, to wtedy będzie przedmiotem już jak do ciebie zaskoczenia zapytał pan radny. A tu to o tym pan sekretarz, pan myślę, że jestem dyrektorami, jeżeli tam przygotowane, to poświęcimy temu czas, zapytamy się. Myślę, proszę, że gdy ma napisze jakieś komisji, to przedstawimy założenia. Proszę Panie Radny. Dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczące studium. Na jakim etapie jesteśmy? To jest pierwsze. Drugie, jeżeli chodzi o bieżącą działalność gminy, czy będą uzupełniane ubytki na drogach szutrowych w Dąbrowie, Kamińsku, Patnice? Jeśli tak, to jest. Jesteśmy na etapie końcowym problemu uzgodnień. Część uzgodnień dotarła, część uzgodnień jeszcze. Jestem trochę zgadny, uzgadniający proszę o przedłużenie terminu. Dopóki nie wpłyną wszystkie uzgodnienia, to można powiedzieć, że nie będzie można podjąć uchwały o zakończeniu. Z tego co pani Krupowa mówiła, chciałaby temat no, w październiku zakończyć, jeśli chodzi o. Czyli na październik jest planowane? No, tak mówiła. Znaczy, że pan był pierwotny. Pan wymyślają, że te instytucje uzgadniające trzeba być bardzo ważny w tym kraju, wymyślają. Ale no tego nie przeskoczymy, tak? To musi być wszystko zgodnie z ustawą, bo chylą nam to. Rozumiem, że taka jest potrzeba, skoro pan to mówi, więc przeanalizujemy nasze możliwości, spróbujemy jeszcze w tym roku naprawić. No tutaj generalnie to się nie uda zrobić, ale przynajmniej te dziury poza. No nie o to chodzi, nie o to chodzi. Dziękuję. Panie Wójcie, mamy wrzesień i mamy nową dyrekcję zespołu szkół. Na szkole, że pani dyrektor tutaj nas nie zaszczyciła swoją obecnością, bo
wprowadzane są zmiany, być może dobre albo bardzo dobre, natomiast no, nie mamy możliwości jak gdyby ich skonsultowania. A tak bezpośrednio o co mi chodzi? Wprowadzony został od 1 września prawdopodobnie nowy regulamin korzystania z boiska przyszkolnego po zajęciach szkolnych, czyli czas korzystania został ograniczony do godziny 18. Chciałbym wiedzieć, z kim to było konsultowane, czemu. Wiadomo, że ten obiekt ma służyć no, naszej młodzieży, głównie naszym mieszkańcom. Wiadomo, że nasze dzieci starsze, czyli uczniowie szkół średnich, do przystani z Częstochowy, Olesna wracają godzina 17-18, więc komu to ma służyć? Jeśli o 18 to będzie zamknięte. Jest jeszcze pogoda, jeszcze jest powiedzmy do godziny 19-20 bidno, można korzystać? Prawdopodobnie nie. Jedna rzecz. Druga rzecz. Na terenie szkoły, czy całego obiektu zmienione zostały zasady korzystania z parkingów. To, że nie ma wjazdu od ulicy Szkolnej, no mogę się zgodzić, w porządku, jest parking od ulicy Nowej, można korzystać. Ale ten parking jest zamykany o godzinie 15. Coś nie tak. Jeśli mamy ten obiekt, mamy to boisko przeszkolne i mamy możliwość korzystania, a ten parking jest od ulicy Nowej zamknięty i chcąc korzystać, trzeba albo tutaj koło ośrodka zostawić samochód, albo no jest szeroka brama, jest parking od ulicy Nowej, ale tam brama zostaje o godzinie 15 zamknięta. Ustawiają się po 3-4 samochody tam, przy ulicy. Ulica dosyć no, niewygodna, bo wysokie rowy, nie ma jak zaparkować. Stwarza to jakąś uciążliwość. Dlaczego nie można korzystać po godzinie 15 z tego parkingu? Nie rozumiem. Rozumiem, że wjeżdżanie tam na teren, być może było to źle organizacyjnie rozwiązane kiedyś wcześniej. Samochodami wjeżdżali ludzie na ten dziedziniec i tak dalej. No można to jakoś ograniczyć. Natomiast niekorzystanie z tego parkingu uważam za jakieś tam nieporozumienie. Warto by było chyba to wyjaśnić i w jakiś sposób to organizacyjnie zmienić. Chyba, że jest naprawdę uzasadnienie dla takich działań. Czy ze mną ani godzina, ani to, że pani zbrała zamknięta po godzinie, która nie było konsultowane. Nie, to jest też ja bym prosił o wyjaśnienie tego. Jeśli to jest niesłuszne, no to chyba dla mnie jest to niesłuszne. Dopóki jest... Czy parking według mnie tak samo powinien być udostępniony po godzinie 15, dopóki jest czynne boisko, bo to tam jest. Pani dyrektor, czy ma pani wiedzę na temat, dlaczego parking jest zamykany koło zespołu szkół po godzinie 15? Brama od ulicy Nowej. Od ulicy Nowej. O 15 jest zamykany, mimo że do 18 są czynne boiska i tam... I czemu boiska są tylko do 18 w tej chwili? No, to ma czy to jest decyzja pani dyrektor? Bez konsultacji? Znaczy, no tu rozmawialiśmy, no ale to jakby jest jej decyzja. Argumentowała pani przewodnicząca, żeby nie ciągnąć tego tematu, skoro powiedzmy tu pani dyrektor nie jest zorientowana. Ja prosił o zapisanie w protokole i wyciąg z protokolu po prostu przesłać pani dyrektor, że sugestią rady jest, żeby po prostu te boiska były czynne przynajmniej do 20 i równocześnie otwarcie bramy, no bo po to zainwestowane można 10 milionów przyjąć. Nie o godzinę chodzi, to 18 jest tego powodu, że już jest coraz ale do 19. Ale tutaj pani dyrektor, rozmawialiśmy na komisji, że... Do 21. Ale rozmawialiśmy, że o tym jak gdyby o tej porze roku zdecyduje sama aura, tak? Ale jeśli w tej chwili jest o godzinie jeszcze 19.30 możliwość, to dlaczego to ograniczać? Ja rozumiem, godzina 21, no sąsiedzi kontrowersyjnie, wiem, że jest konflikt. Ale ta no godzina 20 jest jeden z argumentów. Ja rozumiem. Panie wójcie, jeszcze jest około miesiąca, że tam do tej godziny 19 można z tego korzystać. A potem dlaczego sami sobie to ograniczamy? Dlaczego 18? Grało, biało. Nie wiem, że pani dyrektor, żeby załagodzić konflikt sąsiadem, skróciła te godziny. Bo to jest tylko dla mnie jedyny argument, który tutaj może o tym decydować. Poprosimy panią dyrektor, żeby uzasadniła, ale to też jestem zdania, że tak już otwarty jest. Nie, no więc mówię, jeszcze mu parking zamknięty. Pani dyrektor została powiadomiona o tym dzisiejszej sesji. Wszyscy są wybrani dyrektorzy. Dyrektor, pan dyrektor,
może już zacznę. Być może tylko nie powiem. Wiemy, że kierownik jest dyrektor, że nie pomaga na sesji, pani dyrektor była poinformowana, ale tego co tej tematyki nie było w porządku obradowym. Dlatego gdyby była związana z oświatą jakieś tematy, to pani dyrektor zapewne była. Ale aby coś na najbliższej sesji zaprosimy panią dyrektor, bo jest faktycznie. Pracownikiem nam znanym, ale... Pani przewodnicząca, ale to będzie za miesiąc, więc już będzie zimno, no i to o to chodzi, żeby jeszcze przez ten miesiąc młodzież mogła korzystać, bo jak nie będzie na boisku, to tam na rynku, czy gdzieś tam siedzieli w knajpie i kto jest... Pani radna, ale jest pani dyrektor, słyszę, jaka jest opinia radnych, jeżeli chodzi o przedłużenie czasu otwarcia boiska i otwarcie parkingu i pani dyrektor przekaże. No i jednocześnie ta kwestia tego parkingu, jeśli szkoła udostępnia halę gimnastyczną nie tylko dla uczniów, ale inne grupy, więc ten otwarcie tego parkingu powinno być analogiczne z godzinami otwarcia hali. No to jest wiadomo, przecież przyjeżdżają ludzie z jakimś swoim sprzętem, no trudno, żeby 500 metrów tam nosili jakiś sprzęt. Skoro jest parking, bo gdyby go nie było, sprawa jasna, ale ten parking jest. Poprosimy panią też o przekazanie. Ale czy będą wystawiać te samochody na parkingu, czy będą wjeżdżać po całym placu? Ja mówię, ale to jest sprawa już, czy można postawić. Ja sugerowałem kiedyś, żeby właśnie ten parking był udostępniony cały czas, a ewentualny wjazd w dalszy obszar, czy tak jak tam tu radny mówi o dziedzińcu, można zablokować tymi pachołkami. Wszyscy będą parkować tutaj, gdzie jest ten parking stworzony. Nie muszą wszyscy wjeżdżać po całe drzwi, bo to chyba nie o to chodzi. W tej chwili tam jest zakaz wjazdu. Teraz jest postawione, ale można dodatkowo fizycznie ustawić takie pachołki, które mają. Dziękuję bardzo. Nie zawsze ktoś nie przestawi i sobie i tak jeździ. Czyli na wyjaśnienie tej sprawy poczekamy pani, która będzie wiedziała, to nam informację przekaże. Kto jeszcze ma pytania? Pani, czy pani kontroluje zgłoszenia? Tak. Prosimy. Pani Radna, mieszkańca przy Dąbrowa. Tak. Krystyna Radus-Stankiewicz, mieszkanka Dąbrowa od wielu lat. No jestem zdumiona, jest to wielki honor tutaj, że otrzymaliśmy takie pismo od naprawdę wielkiej postaci z pasją profesora Malickiego. Szkoda, że nie ma tutaj pani dyrektor. Mam nadzieję, że to pismo po prostu zawiśnie w naszej bibliotece. A przy okazji chcę powiedzieć, że rzeczywiście pani dyrektor tej biblioteki też jest wyjątkową osobą. Dla mnie przynajmniej, bo zdołałam już ją poznać. To pierwsza kwestia. Miło nam. I no gratuluję, bo naprawdę proszę państwa wielki honor otrzymać pismo od takiej osoby. Natomiast dziękuję, że pan został, ponieważ ja tutaj mam do pana jedno pytanie, mówię w kwestii obligacji. Ogólnie jest mi znane to prawo obligacyjne. Słuchałam uzasadnienia ustnego naszej przewodniczącej rady i pozwoliłam sobie przeczytać uzasadnienie, które tutaj radni mają. Ja mam tylko jedną kwestię i proszę o zapytanie, bo nie jestem, odpowiedź na to moje zapytanie, jestem na tyle biegła, bo to jest dziedzina szczególna. Usłyszałam, a nie doczytałam w tym uzasadnieniu, iż obligacje nie będą zabezpieczone. Jeśli pan mógłby podać kryteria na podstawie prawa obligacyjnego, co to praktycznie oznacza dla gminy. Dziękuję. To, że obligacje nie są zabezpieczone, oznacza tyle tak naprawdę, że gmina nie podpisuje żadnego weksla, nie daje żadnej nieruchomości za to. Po prostu ona udziela jakby pożyczkę, finansowanie, tak? To po prostu nie jest niczym zabezpieczona, nie jest zastawiona, tak? Bo w przeciwieństwie do kredytu, gdzie często wymagają się zabezpieczenia. Tylko tym się to. Bo to było nieobjaśnione, stąd dziękuję za precyzyjność tej wypowiedzi. Radni mieli to wyjaśnione, no pani faktycznie nie miała wyjaśnione. Satysfakcjonująco. Dziękuję. Cieszymy się z wiedzy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Na ten moment. Chyba jeszcze mam jedno, proszę państwa, takie przypomnienie. Jako iż nasza kadencja dobiega końca, to pamiętamy o tym, że należy złożyć oświadczenia majątkowe. To. Od 1 stycznia 2014 do, dochody od 1 stycznia 2014 do 1 września 2014. I
tutaj te oświadczenia należy złożyć, no wiadomo, składacie Państwo radni, tak, dokładnie 22. Można to zrobić osobiście bądź wysłać, nadać Urzędzie Pocztowym w dniu 22 września, aczkolwiek u nas Urząd Pocztowy akurat znajduje się w budynku gminy, więc chyba, że to jest z innego miejscowości wysłał. A tutaj tylko 22 września można złożyć oświadczenia majątkowe. Oświadczenia wcześniej nie mogą być przyjęte. Czyli nie można przyjąć w Urzędzie Gminy 20 na przykład oświadczenia majątkowego, tylko 22. Jeden dzień. Proszę bardzo. Tak. Nie musieli każda osoba oddzielnie dzwonić i Jeżeli dzisiaj jest piątek, to proszę Państwa, we wtorek najpóźniej będzie można ten odebrać tutaj księgowości. Ja bym proszę Panią, żeby przygotowała dla każdego radnego. Nie będzie na miejscu 21 już żadnej sesji komisji. Chodzi o środki wypłacone, to nawet jeśli to było, a nie będą wypłacone, to są też wtedy. Nie pokażą, nie powinny być wydać się. Należne nie. Proszę? Należne nie, tylko na koniec. Nie mamy co wygadować, bo nie będzie w ciągu tygodnia jednego. O wtorku będą już u Pani księgowości. Poproszę za program, to przygotuję dla każdego radnego dochody od stycznia do lutego. Proszę Pani Radny. W związku z tym, że chyba Pani Przewodnicząca za chwilę ogłosi zakończenie Rady, ja mam taką prośbę do radnych, żeby po prostu zostali jeszcze przez chwilę po słowie zakończenia. To proszę Państwa, porządek obrad został wyczerpany, więc zamykam 39. sesję Rady Gminy Przystań. Dziękuję wszystkim za przybycie, za udostępnienie. Ale to jest rekord, to Do widzenia. Dziękujemy panu bardzo.